Także witam w kolejnym odcineczku. No, nie mogłem się utrzymać, no musiałem od razu nagrać. No bo kurde, no nie ukrywajmy, no. Mieć jeszcze cztery boostery i trzymać je przez tyle czasu. No nie, no. Wiadomo, że trzeba było mieć, powiedzmy, silną wolę, ale. No chcę to otworzyć. Znaczy, czekaj dalej. Chcę to otworzyć. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, zapraszam, bo tam naprawdę fa bardzo fajne. Dropnęły. Też nie wiem, kiedy będzie ten odcinek względem tamtego, więc ciężko mi powiedzieć, bo pewnie jak tamten oglądaliście, a był to 23, to pewnie ten, no, trochę później go wrzucę. Także no, nie przedłużając, oczywiście, możemy powoli wskakiwać. Jest Jaxxio! Jaki on jest piękny. Zobacz. No zobaczcie, jaki on jest fajny. Taki, kurde, jaki fajny. Dobra. No i ja już jestem zadowolony. Jestem Maxiu. Raz, dwa, trzy, cztery karty, proszę państwa. Dobra, jest energia. Oczywiście smutny. Tfu, smocza, ognista. Chciałem powiedzieć, no dobra, nieważne. Jason Bat, cokolwiek to jest. Vibrera, okej. Steravia. Axew. Mój ulubiony jest zajebisty. Był Haxorus w poprzednim, ale on nie był tak fajny. Nosepass. Okej. Snover. Kling. Tedene. No taki, powiedzmy. I. O, chwila, chwila. Tutaj, Friends in Galar. Taka, powiedzmy, świecąca się karta, ale tutaj, zobaczcie, coś jest. Proszę państwa, kolejny Charizard. Kolejny Charizard, proszę państwa. Patrzę, czy on nie jest gdzie tu uszkodzony, bo on wygląda naprawdę kozacko. Czekajcie, ja wam pokażę. Jak wyglądał poprzedni. O, tak wyglądał poprzedni Charizard, a ten wygląda tak. Ten jest V, a ten jest V Star. Więc powiem wam, może tu jest potencjał. Tu naprawdę jest mocny potencjał. No oczywiście tutaj leczy koszuleczka, jakby że inaczej. Kurde, nie sądziłem, że dwa Charizardy trafię. Naprawdę. I to naprawdę całkiem ładny. Ej, chciałbym trafić na przykład jakiegoś mega Charizarda, Vistara, X-a, nie? Kurde, no, to było naprawdę coś. Ta, jeszcze jakbym mógł to włożyć, tak sensownie. Dobra, jest ładny, jest ładny, nie zepsuje się. Dobra. Karciochy. Idą na bok. I co najlepsze jest to, że Dwosten z tej nie Snivy, tylko matko. Czekajcie, ja już powiem. Shaymin, o. Shaymin, Skyforma. To co będzie teraz z dwóch smoków, dwóch potężnych dragonoidów i z Arceusa. Tak szczerze, ja mam wrażenie, jakbym otwierał jakiś booster z Charizardem, a tu, a nie Arceusem. No, ale dobra, na spokojnie. Nie ma co się przejmować. Ja się absolutnie nie przejmuję, bo dropki są naprawdę potężne. Mam wrażenie, że tych kart jest więcej. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, tak? Nie. Teraz jest cztery. Przepraszam, tak. Dobra, energia. Proszę państwa. Nawet one to są te energie. Ona chyba była z Alolii, z tego co pamiętam. Chyba w duchowej. Morgrem. No był już. Ten z Friends in Galar to już też był. Tylko że w sumie ładniejszy. Ale wiadomo, nie chcemy popsuć. Sneasel, Klang, Spiritomb. No w sumie. O, kolejny Axew, proszę państwa. Znowu Gremlin. Claydol. O, niestety to będzie jakaś zwykła. I. Torterra.
Czyli w sumie tu nie oddało niestety. Tu niestety nie oddało. Ale połóżmy razem z resztą, weźmy lepszych kart. Czy weźmy takich, które nie są normalne. No dobra, niestety, no to nie oddało, ale no kurczę, no ostatnie trzy boostery względem mnie, no oddały i to naprawdę mocno oddało. Miejmy nadzieję, że tu Arceus również odda. No i co? Elektabas na dzień dobry. Dzień dobry, witam. Teraz tak. Cyk. I teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo ładnie. Dobra. Energia psychiczna. Nie żeby coś na nas pelotowało dalej. Credence Car. Spoko. Barelick. Cokolwiek to jest. Takie o, przybliżę wam nawet. Elektabas. Hawlucza, ej, nawet fajny. Bizzle. Jest i Gible. Gible fajny. Gible fajny, jak zawsze zresztą. Trapinch. No i tu jakieś zwykłe karty. A. To jest po prostu jako ta, powiedzmy, lepsza, to jest zwykła karta. Tak szczerze. Dobra. No to idzie na bok w takim razie. No cóż, no kurczę. Nie oddaję za bardzo. Więc miejmy nadzieję, że ten Arceus odda. I naprawdę będzie tutaj coś takiego, że. No nie wiem, po prostu powiem. O ja pierdykam. Co za piękne. Piękna karta. Ale no. Dobra. Cyk. Dobra. Tutaj wiadomo, odkładamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli kolejny Vistar jako zamiast energii to już jest w sumie druga. Bo już mieliśmy jedną w tym odcinku. Przepraszam, ogólnie w openingu. Inferno, okej. Okay. Gloria. Starmie. Fajny nawet. O, może wam trochę przybliżę. Żeby było lepiej było widoczne. Kupczo. Czekolwiek się nazywa. Tuskull. Bardzo ładny ogólnie. O, sorry, coś tam zaspoilerowałem lekko. Ale ciężko tak trzymać te karty jakoś tak sensownie. Okej, okay, znowu Farfetch'd. Ten ładny dosyć. Execute. Okej. Okay. Glimmer. Mieliśmy już podobnego. O, a, bo to jest ostatnia. A nie, to nie jest ostatnia. To jest ostatnia. Ładny. Luxray. Ale kurde, tutaj Hundun. No, też bardzo ładny. No dobra. No to on chyba. On zasługuje na to, żeby pójść w tak zwaną pana koszuleczkę. Wiadomo jak jest. Także kurczę. Zaraz otworzymy tę energię, bo jestem ciekaw, czy tam coś będzie. Ale, przepraszam. Zobaczmy, czy. Znaczy, zobaczmy, ile te dwie karty są warte. Bo jestem ciekaw po prostu. Także dajcie mi dosłownie sekund 5. A więc, ta karta kosztuje tak plus minus tam 3 dyszki. Więc naprawdę całkiem nie najgorzej. A ta, z tego co widziałem, to około tak 4-5 dyszek. Więc powiem wam, że jeśli tak obiektywnie patrząc, to boks się zwrócił na tych czterech kartach w gruncie rzeczy. O, może jakoś tak to ciekawie. O, o wiem jak pokażę, w ten sposób. Dwa Charizardy. To jest chyba ogólnie chyba legenda albo pseudo-legenda. Nie mam pojęcia. No i Hundu. Także powiem wam, że naprawdę całkiem nie najgorzej. Jak na pierwszy opening w gruncie rzeczy kart na tym kanale.
Z ciekawości otwórzmy. Nie wiem, czy tu coś może być faktycznie wartego. Ostatnio nie otwierałem, bo w sumie nie chciało mi się. Ale zobaczmy. Może coś tu, może jakaś tutaj ciekawa energia wpadnie. Może jakaś taka lepsza, lepsiejsza. U was to praktycznie wygląda to tak samo, te kolorki. Niestety musicie mi wybaczyć. Psychiczne. Czyli widzę, że tu raczej nie ma za bardzo nic takiego, co mogłoby się trafić. Trochę szkoda w takim razie. Myślałem, że może tutaj coś ciekawego się trafi. Niestety, nie jest. Nie ma tu nic ciekawego. Trudno się mówi. Trzeba żyć dalej, nie? Nie wiem, czy to z powrotem włożę do tego. Dobra, nieistotne w tym momencie. Sorry, trochę wam poszczeleszczę. Także co? Myślę, że naprawdę ładen, bo mamy Hunduma, mamy Charizarda Vistara, mamy Fałkę, tu VX Max, chyba dwie Vistarki jako karty, do tego trochę tych, powiedzmy, lepsiejszych kart, że nie są jakoś cudowne ani wybitne. No ale no są, tak. Nie wiem, czy ten Thunderous coś jest wart. Nie wiem, zobaczę sobie już po nagraniach. Także co? Ja się z wami, że jak na wiadomo, ten odcinek będzie krótszy, no bo tam było otwieranie całego, tutaj jest mniej. Jest jak jest. Także, o. Trochę kart się uzbierało, nowiutkich. O, tu jest Vistar. Jeszcze gdzieś powinien być Vistar, co nie? No. W sumie weźmy sobie je na górę. O, coś takiego. O, chwila. Dobra. Pięknie. Trochę się pomieszają te karty, ale to wiecie, to nie jest najmniej istotne. Także. No cóż, nie ma co przedłużać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam na kolejne odcinki. Tak, tu mamy PokéWorld, nie miałem pomysłu, a tu po prostu zrobimy jakieś Pokémon. Także widzimy się w następnych odcinkach, więc do zobaczenia i cześć!